bo jest lekka, tania i praktyczna. I wszędzie się mieści. Szybko się montuje i niskie koszty. Jest to naprawdę najtańszy, najprostszy sposób do zakotwiczenia wędki na plaży. Jest i się sprawdza, tak? Dlaczego rura? No, najtańsza na pewno. Najprostsze to jest rozwiązanie, no bo wszędzie ją kupimy i na pewno jest lekka. To nie ma o czym gadać. Czy damy radę wędzisko tak wysoko jakoś tam umieścić? I tak i nie. Możemy kupić długą rurę, zasypać ją piachem do pewnej wysokości i wtedy ta wędka po prostu tylko tyle nam wejdzie. Spoko. Natomiast rura jest troszeczkę też giętka, no bo to jest plastik, nie? Więc nie damy rady na przykład użyć, nie wiem, 1,5-metrowej rury, wbić ją w ziemię powiedzmy tam na 30-40 cm i wtedy mamy metr do dyspozycji i tą wędkę gdzieś tu umieścimy. Uwierzcie mi, przy takich falach jak dzisiaj to będzie na pewno chodzić, więc jak ja bym chciał już to wejść w te rury, no to bym sobie kupił trochę dłuższą, ściął ją tak pod kątem, tak jak igły są po prostu robione, po prostu łatwiej by się ją wbijało w ziemię i tyle. Ale jak nawet tego nie zrobimy, kupimy sobie metrową rurę, to śmiało połowimy. Kolega Janek, nasz junior, ma dosłownie chyba, nie wiem, 0,5-metrową rurę, wbija ją w ziemię i też daje radę. No jak uważam, to przede wszystkim transport, nie? Lekkość. Bardziej jest to mobilne, tak? Nie bierze ryba w tym miejscu, zmienia sobie stanowisko obok. Łatwiej się z tym przemieszczać, nie sprawia tyle problemu co tripod, rozkładaniem, składaniem. 35 zł sztyca jedna, przekładam do 40. No i słuchajcie, jesteśmy przy moim stanowisku. Ja, jak wiecie, w tym sezonie używam sztyc i muszę powiedzieć, strzał w dziesiątkę. Wcześniej jeździłem na plażę, używałem tripodu. W transporcie ciężko, trzeba to nosić, rozstawiać, potem gdzieś tam piach wchodzi, o tym powiem wam za chwilę. Natomiast mamy sztyce, które są bardzo fajnie się kotwiczy. I tutaj przy samym kotwiczeniu warto poruszać na prawo, lewo, przy wbijaniu naprawdę to daje dużo, jesteśmy dużo głębiej w stanie je wbić, niekoniecznie siłowo, tylko naciskając. Następna ważna rzecz, możemy sobie regulować wysokość wędziska. W rurze musieliśmy wsypywać piasek, natomiast tutaj po prostu sobie podnosimy, odkręcamy jedną śrubkę, podnosimy do góry, opuszczamy, to jest bardzo fajne i szybkie. Dodatkowo no, sztyca jest też lekka. Jedna sztyca to jest od 35 do 50 zł. Jest to może nieduży wydatek, ale zawsze jest to droższe od rury. Minusem sztycy, jak i rur, jest to, że jednak są w pewnym stopniu elastyczne. No i jeżeli mamy słabe warunki atmosferyczne, duży wiatr boczny, to sztyca, tak samo jak i rura, będzie nam delikatnie wprowadzać drgania na naszą wędkę, więc jeżeli są bardzo złe warunki atmosferyczne, no to używamy albo tripoda, albo sztycy, no ale liczymy się z tym, że nie będziemy widzieć brania, albo będziemy widzieć tylko niektóre brania, no bo nasze wędzisko będzie dosyć aktywne, dosyć mocno będzie chodzić przez wiatr i przez na przykład fale. Wiesz, że możemy podnieść wyżej wędki. Na pewno jest bardziej stabilny przy wietrze. Tripod stabilizuje wędki, równo je ustawia obok siebie, pokazuje lepiej brania. I stabilny przede wszystkim. Kochani, to jest statyw tripod i to jest ok. To jest ok, jak jedziemy na zawody. Zobaczcie, dzisiaj jest duża fala, czyli potrzebujemy zarzucić jak najdalej. To jest raz, żeby nasze żyłeczki nie miały kontakt z załamującą się falą. I tutaj przychodzi tripod nam z pomocą. Dlaczego? Ponieważ możemy sobie wędziska podrzucić bardzo, ale to bardzo wysoko, gdzieś do tej mniej więcej wysokości i wtedy co to nam daje? Otóż wyobraźcie sobie, że czym wyżej mamy wędzisko u góry, tym dalej nasza żyłeczka wchodzi do wody. A nam zależy na tym, żeby posłać jak najdalej przynętę tam, gdzie nie ma fal. Bo jeżeli mamy załamującą się falę, to nasze szczytówki cały czas będą naparzać. I my nie damy rady tak fajnie rozpoznać, czy tam jest faktycznie branie flądry, czy po prostu to jest nachodząca fala na tą wchodzącą do wody żyłkę. Więc jeżeli podniesiemy te wędziska wyżej, to czasami, nie zawsze, czasami mamy tą możliwość, że ominiemy te załamujące się fale i ta nasza żyłka będzie wchodzić do wody tam, gdzie może jest spokojnie. Następna rzecz to jest taka, że możemy sobie wędziska bardzo blisko siebie umieścić, w zasadzie szczytóweczki, bardzo blisko siebie. Jeżeli dysponujemy dwoma tymi samymi wędziskami i umieścimy sobie szczytóweczki blisko siebie i zakładamy, że mamy te wędziska posłane
taki troszeczkę spokojniejszą wodę, tam gdzie troszeczkę mniej jest tych fal, ale fale, wiecie, w morzu są zawsze, te nasze wędziska będą zawsze jakoś pracować. Natomiast my, obserwując te wędziska i widząc, jak te fale nachodzą, będziemy w stanie rozróżnić to branie flądry. Bo będziemy mieli dwa te same wędziska, mniej więcej na tą samą odległość posłane i bardzo blisko siebie, czyli będziemy mogli na takim porównaniu bazować i wtedy rozpoznać to, czy flądra bierze, czy nie. Następna rzecz, dlaczego tripod jest ok, możemy go obciążyć. Obciążamy go piachem bądź wodą. Daje nam to to, że jeżeli będzie bardzo, ale to bardzo silny wiatr, te siły boczne będą chciały nam przewrócić nasz zestaw. Jeżeli go obciążymy, to on jest po prostu jak ze stali. Nawet teraz, kiedy mamy duże fale, mamy wiatr, tripod jest obciążony, możemy wysoko wędziska postawić, on się nie rusza i w tym momencie naprawdę jesteśmy bardzo precyzyjnie w stanie określić, czy mamy branie ryby, czy nie. I to są takie podstawowe plusy takiego zestawu. Minusów jest od groma. Jest ciężki, trzeba go rozstawiać, no i też te elementy plastikowe potrafią z czasem popękać. Do minusów na pewno trzeba zaliczyć, oprócz tego, że to jest ciężkie, no piach wchodzi wszędzie, no bo to się też, wiecie, składa, ma elementy teleskopowe, na pewno cena. Cena to jest jakieś 200-300 zł trzeba liczyć za taki tripod. Oczywiście do tego dochodzi ewentualna jeszcze przesyłka. Nie jest to sprzęt, który w pierwszej kolejności powinniśmy kupić. Myślę, że śmiało sztyca albo rury nam powinny wystarczyć na sam początek. Słoneczko zachodzi, dlatego kończymy dzisiaj ten film. Ja idę sobie w końcu połowić, a Was zapraszam za tydzień o 20:00, a w niedzielę na debat. Cześć!